Jerchoć teraz, może będzie pierwsza szansa dla drużyny z Suwałk. Dobre podanie Rybickiego, będzie okazja, czy będzie 1 do 1? Tak jest! Wyrównujący gol, błyskawiczna odpowiedź na listę strzelców. Dzili tutaj czterema zawodnikami, goście, no tylko jeszcze trzeba tutaj wprowadzić troszkę porządku. Będzie strzał z dystansu, nie, to jest dośrodkowanie i bramka na 1 do 1, perfekcyjnie przeprowadzona kontra Wigier Suwałki, ależ to zrobił. 38 minuta, rzut karny dla zespołu gości. Jest trafienie, 1 do 0, Wigry Suwałki prowadzą ze Śląskiem Wrocław. Dobrze mu robi i też dobrze robi Zniczowi. Oj, popatrzmy, bo będzie szansa, jest teraz strzelona ta piłka, może być uderzenie, jest bramka, no i szybko tutaj w tym spotkaniu nam się sytuacja zaczyna klarować. Piąta minuta. Kolejnym meczu, zobaczmy, Lewandowski kontra Frasik, 48 minuta, gwizdek arbitra, Mateusz Lewandowski, pewne uderzenie, jest już w Suwałkach 1 do 1. Od 48 minuty jest 1 do 1. Frasik, ależ pomyłka Frasika i Mateusz Lewandowski. No co tutaj się dzisiaj dzieje? 60 minuta. Dogrywającym zawodnikiem w tej sytuacji. Zobaczmy, Babiarz, dośrodkowanie. Jeszcze tutaj zamieszanie. Jak to się zakończy? Jest strzał, jest 3 do 1. A więc Wigry. No, trochę straciła na impecie ta akcja Lewandowski. Przywilej korzyści Lewandowski, Lewandowski, Lewandowski! 1-0, kapitalnie zrobili to teraz zawodnicy. Numer 4 oczywiście, wyprzedzając zespół Motoru, Rybicki. Zagranie do Lewandowskiego, Lewandowski strzela i gol! Gol 1-0 dla Wigier, a w tym momencie oznacza to, że... Zobaczmy, uderzenie i broni Konkolewski, czy będzie dobitka Lewandowskiego, zgranie wzdłuż i jest 2 do 1 dla Wigier, ależ... Ten mecz, który jak na razie nie przyniósł im jeszcze żadnej bramki, ale może to się wkrótce zmienić. Teraz natomiast przechodzimy pod drugie pole karne, jest uderzenie Wigier Suwałki, no i mamy... Co czeka właśnie ich w tych playoffach, oraz do Fortuna pierwszej ligi i jest 4 do 1, dzień Lewandowski, był hat-trick. No. Co jeszcze szukał tam zagrania do lewej nogi? Dobra wrzutka Elso Lewandowski, Żebrakowski! 1 do 0! Zagraniem, taką podcinką Kosei Iwao. Jeszcze zagranie w pole karne, będzie strzał i gol! Gol na 2 do 0!